Panie Tomaszu, premiera Akademii Pana Kleksa, fantastyczne wydarzenie, ale na ekranie zobaczyłem Pana w zupełnie innym wydaniu, w pełnej charakteryzacji. Zastanawiałem się tak po prostu z czystej ciekawości, ile ona zawsze trwała i z czego się składała. O Jezu, tak, to jest 1,5 godziny, zawsze minimum. To był problem na planie, że ja zawsze jadłem śniadanie około 2 godzin przed wszystkimi. Jak oni przychodzili, to po prostu był ten problem, że ja zawsze byłem najszybciej głodny, nie? Okay. Aczkolwiek bardzo jest mi ciężko mówić o charakteryzacji w takim kontekście, że miałem strasznie, bo to, co przeżywał Sebastian Stankiewicz, to jest po prostu, to jest przekroczenie Rubikonu absolutnie. Na niego też proszę zwrócić uwagę na ekranie koniecznie. Tak, tak, to jest niewiarygodne. U niego to trwało 4 godziny, więc ja byłem, powiedzmy, drugi w kolejności. Dla mnie największą trudnością była prośba dziewczyn z charakteryzacji o to, żebym zapuścił taki austro-węgierski zarost, bo to będzie dla nich wtedy najłatwiej, najlepiej, a na samym planie dla mnie oznacza to najmniej mastiksu, czy tam tych klei, które, wierzcie mi, w 7 godzinie, jak człowiek jest cały czas doklejany, to nie jest to. To naprawdę swędzi, szczypie, jest nieprzyjemne, jest wielki dyskomfort i tak dalej, więc ja miałem tylko tutaj ten goły placek. Natomiast noszenie tego dziwnego czegoś na twarzy przez wiele, wiele miesięcy, nie wiem, 8-9 miesięcy, no to pamiętam, że już było tak, że najbliżsi mi, kiedy to zgolisz. Unikał pan wizyt w sklepie i w takich prostych, codziennych czynnościach? Nie, wręcz przeciwnie, dlatego że to spowodowało, że ludzie tak jakby przestali mnie rozpoznawać. Patrzyli na 2-metrowego dziwnego człowieka, raczej nikt, nie widziałem nikogo z takim zarostem, więc to nie jest kwestia mody, to jest bardziej kwestia wariactwa. Mój wariacki był ten projekt po prostu. Tak, ale też to po prostu, no, chodzi jakiś człowiek, po co mu się jakoś bardziej przyglądać, po prostu przyjmij, że jest i poszedł. Bo ja dopiero jak się ogoliłem, to w tym samym sklepie zobaczyłem, że wszyscy tak, bo ja mówię, kurde, super, już w ogóle się czuję jak za granicą, nie, w ogóle super. I pamiętam, że jak się ogoliłem z wielką ulgą, to nagle znowu tak te spojrzenia się zaczęły, nie. O, patrz, o, coś tam, nie, także tak to wygląda. Wydaje mi się, że nasze 3 minuty się już kończą, ale jeszcze chciałbym zapytać o to, bo jakby Akademia Pana Kleksa mogła być bajką Pana dorastania, ale czy to jest tak, że na przykład młodszemu pokoleniu, swojemu synowi musiał Pan tłumaczyć, co to w ogóle jest, że może to jednak teraz jest epoka Harry'ego Pottera? Tak, oczywiście, zgadzam się jak najbardziej. To było bardzo symboliczne na pierwszej konferencji jeszcze przed filmem, kiedy zapytano naszych młodych aktorów, czy oglądaliście oryginał. Tak, tak, tak. Jak? No. I to nie jest... To nie jest kwestia złej woli, to po prostu jest szczera odpowiedź. Wydaje mi się, że tutaj największą komplikacją jest to, że my pamiętamy pewne wspomnienie tego, co się pojawiło w naszej głowie, kiedy mieliśmy 8, 9, 10 lat i po prostu to nam zostaje na całe życie, ale to naprawdę wymaga jakiejś weryfikacji, bo tam są sceny, które gdybyśmy dzisiaj chcieli je dokładnie nakręcić, te sceny, tak samo jakby wtedy nakręcone, mielibyśmy poważne problemy, po prostu. Nie tańczy się z nagimi chłopcami przy fontannie, ani się nie sprzedaje z małego pudełeczka takich małych tych, żeby było dobrze, więc jakby no pewnych rzeczy nie mogliśmy nakręcić. Powstała nowa wersja. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Jestem bardzo ciekawy odbioru najmłodszego pokolenia.